2 miliony wyświetleń. Gaming's biggest tragedy. The rise and fall of Diablo 4. Wow. Będzie grubo, no nie? Video essay na temat tego, jak wypadł Diablo 4. To może być naprawdę ciekawe. On June 6th of 2023, Diablo 4 officially launched, and it was an instant home run success. Twitch was booming, the concurrent player base peaked at almost 7 million players, long queue time. Ale jeden człowiek w Transylwanii, streamujący po polsku, wszystko przewidział. Był świadomy tego, starał się ostrzec. Nikt mu nie chciał uwierzyć. And celebrities partook in the ride. Everybody thought this was the game they were going to call home for a while. Now, there are as little as 400 people watching Diablo 4. 400 osób ogląda Diablo 4 na Twitchu. Premierę, którą ludzie tak hype'owali. Grę, która ma w swojej formule praktycznie nieskończony content. Wiadomo, że to jest content sezonowy i on powraca w takiej spirali, no nie? Ale nadal, nie spirali, tylko w paraboli takiej powraca cały czas. Nadal, kurwa, to jest tak świeża premiera. W takich grach jest zazwyczaj tyle challenge do sinusoidzie, no. Bo parabola w dół też leci, nie? Jakieś holy grail, challenge, przychodzenie konkretnymi skillami, no nie? To są rzeczy, które w grach ponad 20-letnich, takich jak Diablo 2, żyją, kurwa, nadal do dzisiaj, stary, nie? A w tym Diablo 4 to jakoś totalnie, ale to totalnie nie wypaliło. Jakieś gauntlety w POE, wiadomo, że te gry były rozwijane latami, ale nadal to jest produkt AAA za, kurwa, 350 zł w tej późniejszej cenie i za 400 zł w cenie tej premierowej, nie? Tutaj jest, to jest całkowicie nieakceptowalny taki duży brak kontentu. To jest po prostu niesamowite. Premierę, którą oglądało na Twitchu milion osób. Aż chciałby się powiedzieć, że co ósma osoba na świecie, nie? Na 8 milionów osób. Players are forced to complete world bosses and events completely on their own, and player population dropped by over 99%. 99,34%. Ja pierdolę. The economy between Eternal and Seasonal Realms have been destroyed by rampant bugs. Season 1 content was an absolute disaster and... Ej, ale w ogóle w tych formułach grach online to już jest, powoli staje się jakimś takim standardem, że wychodzi gra, skąd są te dane? Kurwa, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ciekawe pytanie. Nie no, tutaj mówimy o danych z Twitcha chyba, tak? No, to są podane dane z Twitcha. Więc to zainteresowanie bardziej, a nie player base. No, nie jesteśmy w stanie zbadać player base'u. Zauważcie, że ostatnio cały czas ktoś próbuje skapitalizować tą część rynku MMO, bo ona nadal żyje. Nadal jest tym zainteresowanie. Ludzie nadal chcą wrócić do grania jakiegoś MMO-sa, nie? I gdzie pojawia się problem? Za każdym razem ostatnio, gdy pojawia się jakikolwiek twór MMO, dostaje takiego game-breaking buga, że ekonomia gry całkowicie pada. W Diablo 4 to miało miejsce, w New Worldzie to miało miejsce, we wszystkich najnowszych premierach, które są powiązane z częścią MMO, pojawiają się tak absurdalne glitche, które zabijają całą grę. Seasonal realms have been destroyed by rampant bugs. Season 1 content was an absolute disaster and season 2 looks to be the exact same. How did this happen? Where did this once beloved franchise go wrong? And what will it take to fix it? Today I'm going to explore the timeline of Diablo 4. Ty, widzowie, tu ten. How did this happen? Where did this once beloved franchise go wrong? To jest cosplay DVA z Overwatcha, nie? And what will it take to fix it? Today I'm going to explore the timeline of Diablo 4 from pre-release to what the game is now. Grab a cup of coffee and settle in because this is the complete timeline of how Diablo 4 became the biggest disappointment in gaming history. Essa. Of course, I want to give a big thank you to the YouTube subscription members who keep this dream alive by directly. Ale fajną kartę ty ma, membershipów. We truly do without you, and we'll talk a little bit more about this later. Ale giga fajną kartę ma. Now, ever since the late 90s, Blizzard Entertainment has been a staple in the gaming world, tak making było. Some of the most popular and beloved Kurwa. Franchises of Kiedyś. All time. Kiedyś, wiecie, jakie to były zajebiste czasy? Jak Blizzard coś wypuszczał, mogłeś to, stary, kupić w ciemno, wiedzieli, że to będzie produkt 10 na 10 i chuj, tak było. StarCrafty, Warcrafty, kurwa, WoWy.
Diablo i grać to latami. Nikt nie zadawał pytań, czy warto kupić kolejną grę od Blizzarda, nie? Wiecie, jak ludzie się hypowali na wieści o na przykład, jak miała wyjść ta gra akcji ustawiona w sieci StarCrafta, jak nagle pojawiły się jakieś przecieki o projekcie Titan. Wiecie, kurwa, jak ludzie byli tym zahypowani. StarCraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch and their most popular, the World of Warcraft. The Diablo franchise in particular was a real heavy hitter. It embodied the true heart and soul of what the company stood for. No kurwa, Diablo to był całkowity trendsetter. To była gra, która obróciła gaming. To była gra, która naznaczyła całkowicie nową ścieżkę. Nie było czegoś takiego wcześniej. Nie było i chuj. At the time, an incredible RPG gaming experience that is a mix of fantasy and dark gothic horror that many people across the world just couldn't put down. Diablo 2 released in the year 2000 and had a profound impact on the gaming world and wiecie, że Diablo, ona jeszcze wyszła w takich czasach, gdzie bardzo dużo problemów się spychało na satanizm, okultyzm i tego typu rzeczy, nie? Takie totalne średniowiecze. Ja pamiętam kiedyś, słuchajcie, do szkoły mieliśmy zrobić prezentację o książce i zrobiłem prezentację o książce Diablo. Mi poloniska dała pałę za to i powiedziała, że nie pozwoli na promowanie okultyzmu w szkole, nie? Kurwa, w domu się potem śmiali ze mnie, nie? Ale jak teraz na przykład ja bym był ojcem takiego dziecka, ten poszedł do szkoły i bym takiego kurwa, takiego dymu bym narobił, że ją wypierdolił z tej posady, nie? Głupia stara torba, chuj jej na matulę. Ale bez kitu, nie? Ja byłem pierdolnięty na punkcie Diablo, totalnie byłem pierdolnięty na punkcie Diablo, ale to była taka nazwa, że jak mówiłeś komuś, że grasz w Diablo kiedyś, to było tak, co? Naprawdę, ta nazwa, ona samą nazwą, ta gra tak wybrzmiewała. Revolutionized the ARPG genre. The social aspect alone fostered a sense of community among players, paving the way for future online multiplayer games. And if you didn't want to play online, you didn't. Wiecie, co było najciekawszą rzeczą w Diablo? To był fakt, że to była jedna z tych rozgrywek, którą można było w bardzo ciekawy sposób optymalizować i min-maxować. Do dzisiaj ludzie ścigają się i non-stop biją nowe rekordy w speedrunowaniu. Do dzisiaj ludzie biją nowe rekordy na laderach, jeśli chodzi o jakiś speed leveling i inne tego typu rzeczy. Ilość challenge'y, jaką można wykonać w Diablo, jest absurdalna. I wiecie na czym, dlaczego to jest tak dobre? Bo to jest gra, która jest bardzo prosta w swoich założeniach, ale bardzo skomplikowana matematycznie wewnątrz. Jeżeli jesteś zwykłym dad gamerem, mamuśką grającą w gry, wchodzisz do gry i mi pan w przedszkolu, mojego syna, zwróciła mi uwagę, że ogólnie wszystko spoko, ale Nikodem rysuje potwory z Diablo i dzieci się boją. Na ucho mi powiedziała, że sama gra barbarzyńcą. I słuchajcie tego, nie? I to jest gra, gdzie jak jesteś takim zwykłym dead gamerem, masz proste zadanie. Wchodzisz, klikasz potworki, dropią ci przedmioty i mają większe liczby, im na mieczu masz większe obrażenia, tym zadajesz większe obrażenie i zabijesz lepsze potwory. Im szybciej grasz, tym szybciej levelujesz. Im szybciej levelujesz, tym lepszy gear zdobywasz szybciej. I nieskończone koło zapętlanie się, po prostu ulepszanie siły twojej postaci. Każda minuta spędzona w grze, każdy zabity potwór zwiększa jej siłę. Po prostu nie można się od tego oderwać jak totalny hazard. Bierzesz szósty poziom, bierzesz nekromantą golema i mówisz, kurwa, stary, pogram jeszcze chwilę, bo zaraz będę miał szkieletów magów, zaraz będę miał revive'a, zaraz będę miał nową klątwę, zaraz będę miał bonespira. I tak jakby, nieważne jaką klasą grasz, ta progowość sprawia, że ciebie w tej grze coś trzyma. Cały czas gdzieś za rogiem masz jakiś upgrade. Czy to będzie nowy item, czy to będzie nowy skill, czy to będzie nowa założona zbroja, to ciebie cały czas coś w tej grze trzyma. Ty non-stop masz przed sobą jakieś rzeczy, które za chwilę będziesz mógł zakładać i używać. Bejot, dzięki za czwarty miesiąc suba. I co jest najpiękniejsze w tej grze? Jeżeli nie chcesz tego robić, to nie musisz się w tą grę zagłębiać, ale ta gra ma tak potężną matematykę pod sobą. Ta gra ma taką ogromną ilość rzeczy, które możesz zmin-maksować, które możesz lepiej farmić, które możesz optymalizować,
że kurwa pała siada. Sposób progresji twojej postaci jest tak skomplikowany, że do dzisiaj ludzie potrafią się kłócić na to, jakie są najlepsze ustawienia aur na samą nekromantę. Co prawda, już to ludzie totalnie Excelem zminmaksowali i wyszło, że to co... Dzięki pan Krokodyl za trzeci miesiąc. I niedawno na przykład wyszło, że to co wydawało nam się, że przez 20 lat jest najlepsze, jak zestawimy z faktyczną matematyką, jest totalną bzdurą. Po 20 latach my odnajdujemy całkowicie nowy sposób grania w grę, no nie? I to jest niesamowite w Diablo. I to jest idealny przykład na grę, która jest prosta w zrozumieniu, a skomplikowana i głęboka, jeżeli chcesz to zrobić. To jest sposób, w jaki powinno się robić gry komputerowe. Jeżeli zrobisz grę, która jest prosta do zrozumienia i prosta mechanicznie, to będzie Diablo 4, który ci się bardzo, ale to bardzo szybko znudzi. Jeżeli zrobisz grę pokroju Diablo 2, czyli masz grę, która jest prosta do zrozumienia, ale jest zaawansowana matematycznie, to znajdzie w niej coś i pro gracz, i gracz casualowy. Ale jeżeli zrobisz grę tylko casualową, to nikogo nie zatrzymasz na dłużej, bo ten casual i tak się z niej wypali po jakimś czasie. No właśnie, to nie jest easy to play, hard to master, ale można byłoby tak trochę to podciągnąć, no nie? The game left a permanent mark on the gaming world by introducing multiplayer features, innovative gameplay mechanics, expansion packs and DLCs that... Jak myślisz, że z Dark Souls będzie podobny za te 10-15 lat, że ludzie będą mogli w niej odkryć coś jeszcze nowego? Stare Dark Souls już mają kurwa 10 lat. Przecież Dark Souls wyszły w 2011 roku, to jest 12-letnia gra, kurwa. I do tej pory w niej odnajdują jakieś nowe rzeczy. Ostatnio był nawet konkurs stworzony przez Distortiona, typ się wkurwił i powiedział, że jest świadomy tego, że w grze istnieje glitch, ale nie potrafi go w konsekwentny sposób wykonywać. Dał chyba nagrodę $1000 dla osoby, która odkryje w jaki sposób tego pary walkinga ludzie odkryją. Kurwa, ludzie posiedzieli tydzień nad tym i odkryli totalnie nowy glitch, gdzie byli świadomi, że taka iteracja glitcha istnieje, ale nie byli w stanie go konsekwentnie wykonywać na speedrunach. Non-stop wychodzą nowe rzeczy z Dark Soulsami, non-stop. Dokładnie. To jest tak samo jak z WoWem Classiciem. Wyszedł WoW Classic, wyszedł WoTilk Classic i się nagle okazało, że Death Knighta się gra na Unholy w Dual One Handzie, w Dual Wildzie, nie? Kurwa, nikt z tego nie grał w taki sposób. Nikt! I nagle po, nie wiem, tam ilu 10 latach, który to był 2007, tak? Po ilu latach? 13 plus 3, po 15 latach, 16 latach? Zależy z jakiego przekroju będziemy brać tego wotlka. Okazuje się, że my jesteśmy w stanie grać w grę całkowicie inaczej i daje to więcej depsa. This iconic game remains relevant even two decades after its initial release. Kurwa, no. Hooked to this day. By the time Diablo 3 went into production, a whole new development team was in place, and in many eyes, this time period was the beginning of the end for Blizzard Entertainment. Oh. With the game finally launching on May 15th, 2012, the infamous Error 37 plagued. Wiecie co? Ja wam powiem, ja bardzo długo broniłem Diablo 3. I nadal jestem w stanie bronić Diablo 3. Wiecie dlaczego? Bo Diablo 3 jest mechanicznie bardzo dobrym hack and slashem. Serio, kurwa. Mechanicznie sposób rozwałki, rozpierdalanie tych mobów, tempo rozgrywki w Diablo 3 jest bardzo dobrze zaprojektowane. Diablo 3 ma taki problem, że najlepszy było na samym początku i zabili tą grę idiotycznymi systemami itemizacji, zdobywania setów i całej reszty, i bardzo podstawowym zestawem skilli. Co prawda te runy, które mocno są w stanie edytować te skille, bo tam naprawdę czasem wybierzesz runę, która całkowicie zmienia sposób działania danego skilla, to jest fajny pomysł, ale tych skilli jest nadal kurwa za mało i są takie zbyt łatwe do zdobywania, no nie? Tam co dwa levele odblokowujesz nowego skilla i tyle. Ty nie masz żadnych tak jakby strategii budowania postaci, i takich jakby sposobów jej zaprojektowania, i jak
będziesz nią levelował w przydziale od 1 do 20, 20 do 40, kiedy się opłaca zrobić respeka. To są bardzo ważne rzeczy w hack and slashu. W Diablo 2 no zupełnie inaczej grasz postacią na początku i grasz nią zupełnie inaczej na końcu, no nie? W PoE przy dużej ilości buildów to też ma miejsce. To jest mega istotna rzecz w hack and slashu. I niestety Diablo 3 całkowicie zapomniało o tym elemencie levelowania, dobieranie skilli. W Diablo 4 to jest już w ogóle, kurwa, tragedia. No ale tą grę zabił system itemizacji. Ja nie wiem, jak można, tak jak Blizzard, mieć... Kurwa, no Blizzard wymyślił genialny system zdobywania przedmiotów. Sposób tworzenia itemizacji w Diablo 2 jest, kurwa, genialny. To jest masterpiece, to jest epopeja gamingu i tyle. Systemy słów runicznych, runy, rzadkość, kurwa, tych run, rzadkość przedmiotów unikalnych, to jest rzecz nie do podrobienia i to nie jest koło, które da się wynaleźć na nowo. Nie da się. PoE na tym bazuje. PoE, kurwa, z całym swoim systemem currency totalnie zapierdoliło system działania run. I oni się z tym nie kryją, bo oni wiedzą, że to dobrze działa, no nie? I Blizzard ma na tacy u siebie świetnie działający system. Jedyne, co trzeba zrobić, to go, kurwa, jeszcze raz użyć. Internet, leaving countless players in limbo on launch day. This is a message to the people who work for Blizzard. Jezu, nie mogę, kurwa, patrzeć na tego bugi, nie? Sorry, ja to, kurwa, skipuję. The auction house doing more harm than good gave you the opportunity as a player to spend hundreds of dollars of your hard-earned real-life money on... Sprzedałem tam, kurwa, itemy za 10, za 20 dolarów kiedyś, pamiętam, ale byłem podjarany, fest. Spójrz na temat Titan Questa, kurwa... Nie chcę teraz materiału o Diablo garać tutaj ten quest, okej? Items in the game. And this benefited Blizzard greatly. O, stara strona Blizzarda. $1 cut on every successful auction. And with the game's insane levels of progressive difficulty, it meant that if you wanted to progress in the game effectively, the perfect gear was just in wallet's reach for nearly 2 years until it was finally removed. It took many years of innovation to bring Diablo 3 to where it is today. DLCs, seasons being implemented, greater rifts, and non-stop updates for nearly 10 years. A game with a disastrous launch and some fundamental problems with its core design has grown into one of Blizzard's most long-lasting... Kurwa, Action House był fajny. Tam był problem powiązany z tym systemem pay to win, no nie? To był jego problem. Ale Action House był giga fajnym pomysłem. I tutaj był problem, że Blizzard stwierdził, że problemem tej gry jest Action House. Nie to, że możesz kupować przedmioty za kurwa golda, nie, Auction House. ...and beloved games that is currently being played and viewed as much as Diablo 4. Now with 3 games in the franchise under its belt, Blizzard was looking to announce Diablo 4 at BlizzCon. But with the horrific Diablo Immortal announcement at BlizzCon 2018... ...with Android and iOS, we don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Trying to build excitement for yet another Blizzard game is something that seems very grim in today's world. The once king of kings in game development has fallen very far from what they once were. They're hoping their heavy hitter franchise like Diablo can once again spark life into the cold, bitter shell Blizzard is today. It all started with a grand announcement at BlizzCon. Building hype and excitement amongst the... Ja pierdolę, to jest widzowie, to jest tak niesamowite, nie? Naprawdę, recepta na stworzenie kolejnego Diablo, który będzie dobry z zasięgu ręki. Kurwa, ludzie nie chcą nic innego niż kurwa nowego Diablo 2. To jest wszystko, co nie muszą zrobić. Te wszystkie systemy są gotowe. Ta cała mechanika, ta cała statystyka to jest kurwa gotowe. Wypuśćcie Diablo 2 z nowymi skillami, z większą ilością skilli, ze skillami, które znamy i które lubimy, z całkowicie nową mapą i nawet zostawcie kurwa sposób generowania map z gry sprzed 20 lat, bo ludzie go uwielbiają, kurwa. To jest jedyne, co ludzie potrzebują. Naprawdę, kurwa, Diablo 2. Fans. Easily being one of their greatest cinematics to date, the Diablo 4 announcement trailer left fans excited and happy to see Blizzard attempt and return to their truly dark and gothic roots of Diablo 2. Once the announcement trailer dropped, Blizzard was officially on the clock from the fans. And then... No, to tak było. Ja tylko widzę, przypomnę, że
Poza jeszcze moim filmem, co jest nie tak z Diablo 4, to ja miałem dostęp wcześniejszy do Diablo, ale miałem podpisane NDA i nie mogłem się wypowiadać na temat Diablo wcześniej, a uczestniczyłem w zamkniętej becie, uczestniczyłem, ale nawet nie wiecie, jak mnie to zżerało od środka i nie puściłem, kurwa, ani jednego słowa, ale już wtedy wiedziałem, że ta gra jest tak zjebana. Kurwa, z pół roku nie mogłem nic mówić i na końcu języka mi, ja pierdolę, ta gra to będzie katastrofa, nie? Ale możecie zobaczyć u mnie nawet na starych streamach, jak były przeglądy tych cinematików i tych gameplay, gameplay, które były pokazywane, tam już było widać, jak mało jest mobów, jak wolna jest ta gra, jak ona jest kurwa drewniana, nie? Serio. Disaster struck. More than 1500 Activision Blizzard employees. Było widoczne, kurwa. The company's CEO, Bobby Kotick. That Kotick had known about things, and he also had threatened to have an assistant killed at one point. The company began to truly unravel midway through the development in 2021, with a major lawsuit against Activision Blizzard being filed for a near two-year running investigation into the company from the state of California. Between the sexual allegations, unfair and unethical treatment toward women in the workplace, and more dark evil tak gruba akcja. Hundreds of employees at Blizzard walk out to protest against this frat boy culture and even more quit or step down from the company, leaving everything in disarray. And Diablo 4 was no exception to this. The ongoing sexual harassment lawsuit took a major toll on Blizzard, and the company bled high-quality developers and talent rapidly. In Blizzard's earning report for investors, they clearly stated that it has become apparent that some of the Blizzard content planned for the next year will benefit from more... Wiesz, kurwa, co było najgorsze, tak jakby w tym? Blizzard zajebał dużo takich wtop PR-owych. To nie była wtopa PR-owa Blizzarda na podstawie jednej głupiej decyzji ściągnięcia typa i komentatorów za to, że na chińskim turnieju powiedział, kurwa, uwolnij się Hongkong, no nie? To nie była jedna jakaś decyzja zrzucona przez jakiegoś, kurwa, jednego randomowego typa w teamie PR-u. Nie, tutaj wyszło, kurwa, tak jakby continuous, ciągle trwające przez kilka lat, kurwa, zachowanie wysoko gnębiące ludzi wewnątrz firmy, no nie? To wyszło, że ta firma jest po prostu totalnym, kurwa, gównem. To był największy problem tego, że to nie była jedna głupia decyzja, stało się i elo, tylko, kurwa, z nich wyszedł taki mrok, i to się tyczyło tak dużej ilości osób wewnątrz tej firmy, że tego oni nie są w stanie tego uciec, no nie? To nie jest coś, z czego da się wytłumaczyć. Development time to reach its full potential. They also said they need extra time to complete production and continue growing their creative resources to support the titles after launch. Though not stated explicitly, the wording in the report implies that either Overwatch 2 or Diablo 4 will launch before 2023. So with no other option, Diablo 4 was officially delayed. For a while during this time, Blizzard did what they do best. Feed and prey off the nostalgia of previous games. Oj, dokładnie. The nostalgia of the stary, monetyzowanie, kurwa, resztek swojej godności, to jest... Ja, najlepsza rzecz, jaka się może stać do WoWa, to jest Blizzard tracący prawa do niego. To będzie punkt zwrotny w WoWie, gdzie ludzie będą w stanie tworzyć swój dodatkowy content do produktu, który stanie się abandonwarem. To się nie stanie nigdy, ale to jest najlepsza rzecz, jaka się może stać dla społeczności Blizzarda. This company once had. They went down the line and re-released titles of all their beloved games. Classic World of Warcraft, which led to what is now the re-release of The Wrath of the Lich King. Warcraft Reforged, which is a convoluted design. Ale oni nawet tego, kurwa, Wotelka klasika tak zjebali. Bo oni przecież dodali, jak ktoś nie wie, o co chodzi, no to WoW był grą z abonamentem zawsze, no nie? WoW Classic działał w taki sposób, żeby grać w klasika nie trzeba mieć nic kupionego, po prostu trzeba było mieć opłacany abonament. Abonament w tam chyba najtańszej wersji wychodził $11 na miesiąc, więc na grę, przy której serio ludzie spędzali po kurwa 200 godzin miesięcznie, to nie było dużo. Tylko Blizzard w tym momencie wprowadził coś takiego, co zarzekał się, że nigdy się nie pojawi w klasycznym WoWie, czyli możliwość kupowania abonamentu za golda. I to działa tak, że ktoś za, i teraz mnie poprawcie, nie wiem jaka tam była dokładnie kwota, ktoś za
20 albo 19 dolarów kupuje w sklepie Blizzarda token, który może w grze wystawić w domu aukcyjnym i ktoś go może za golda kupić i to mu daje miesiąc abonamentu. I Blizzard tam 20 dolarów, które ktoś wydaje na ten token, traduje na wartość golda w grze wartą 11 dolarów abonamentu. I kwestia jest teraz taka, że ta pierwsza osoba, która to kupuje, kupuje golda do gry, no nie? Czyli jest po prostu real time transaction. Ktoś kupuje token, ktoś sprzedaje token i ktoś inny kupuje ten token za golda w grze. Pierwsza osoba dostaje golda, druga osoba dostaje abonament do gry. I tyle. Essa. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że nagle w grze, w której... która jest całkowicie zminmaksowana, w której jest bardzo dużo boostingów i systemu rajdowania, rozdawania lootu, który się nazywa Gold DKP, czyli idzie się na rajd. Kumi Gaming, wielkie dzięki za Osta, bardzo mi miło, Eldorado. I to teraz prowadzi do tego, że macie grę, która jest maksymalnie zminmaksowana i prowadzi się formuły rajdów, gdzie masz 10 osób, które kieruje na plecach pozostałe 15 osób i wszystkie przedmioty, które padają w tym rajdzie są licytowane za golda. Więc bardzo duża część ekonomii gry, która była zbudowana na tym, że jak chciałeś pójść na taki rajd, to albo mogłeś być giga dobry w grze i zarabiać, pomagając innym, albo mogłeś być giga chujowy w grę, ale na przykład, nie wiem, lubiłeś zbierać kwiatki, kurwa, w WoWie, farmić golda i szedłeś sobie na rajd, gdzie cię ktoś inny kierował i go bez żadnego problemu ukończyłeś i cały czas byłeś w stanie mieć silniejszą postać i kręcić wyższe liczby, nie? I doprowadziło to do tego, że Blizzard był świadomy tego, jak to jest popularny sposób rajdowania w WoWie. No i kurwa, totalnie, ale to totalnie zniszczyli grę. Zrobili coś, co się zarzekali, że nie zrobią nigdy i totalnie skurwili ekonomię wewnątrz gry. To zabiło, to totalnie zabiło Wotlka. And finally, Diablo 2 resurrected. They knew that by releasing these games, it would make them hundreds of millions of dollars and give... Siema, pozdrawiam Ludologa, trzymaj moich widzów. Siemanko, wielkie dzięki za Osta, bardzo mi miło, trzymaj się. ...them more time to try and develop something new that... Siema, Sneaky. Siema, Lilareso. Elo. The fans would come to love once again. But time and time after, they fail to follow through with that promise and always come up short. With the new day and age of Blizzard's monetization, where they squeeze everything they can take, it finally took its toll. To jest takie kurwa parszywe, że World of Warcraft on wyszedł w erze, w której bardzo dużo MMO tytułów było pay to win po prostu. WoW był tytułem, który był całkowicie od tego bezpieczny, bo miałeś grę. Nagle w 2004 roku wychodzi Blizzard i mówi tak, wypuszczamy MMO. Wszystko w grze jest dostępne dla ciebie do zdobycia. Nie masz żadnych paywalli, nic nie możesz do tej gry kupić, ale musisz kupić do niej co miesiąc abonament. To jest nasz koszt prowadzenia tej gry, to jest koszt, który ty ponosisz i wszystko stoi przed tobą. I kurwa, cały fundament, na podstawie którego był zbudowany WoW, upadł. Co sądzę o New Worldzie? To samo, co sądziłem po zagraniu w pierwszą betę New Worlda. Jest totalnym, kurwa, gównem. Jest szmaciskiem do wycierania podłogi. Jest, kurwa, odwrotnością tego, czym powinno być MMO. Classic era of World of Warcraft, having expansion pack passes, character boost, and now a new WoW token across expansion. Rzygać się chce, kurwa, jak się na to patrzy. With real life money. Dokładnie. Overwatch 2 being a copy of Overwatch 1 with agreed... EverQuest nie był pay to win. Okej, okay, ale co z tego? W sensie, nie wiem, o czym gadamy, kurwa. To, że powiedziałem, że większość MMO-sów było pay to win wtedy, to nie wiem, był jeden MMO, który nie był pay to win. A co to zmienia, kurwa? Siema, Siemko. Siema, Pfeiffer. Just monetization and broken promises of new content and story that never came. Co, kurwa? 75 dolarów za skina? Ej, wiecie, że się całkowicie brzydzę skinami w grach? Nigdy ich nie kupuję. Nigdy. W docie, w której mam 5000 godzin, mam chyba kupionego może dwa skiny po 10 zł max, nie?
story that never came to light. Warcraft Reforge being a reskin with even more broken promises. At this point in time, it seems as if the company continues to make the wrong decisions based on greed and simply takes advantage of its player base across every game they've ever developed. We had no choice. The only thing we can do now is hope that Diablo 4 doesn't follow this sad and beat-down pattern. And for many others, including myself, this would be Blizzard's last chance at repairing what is a betrayed and broken relationship between us and what used to be a magical company. So stop holding out hope that Blizzard is going to come back. Everyone who founded Blizzard, all the principles that Blizzard was founded on, are no. They've been desecrated. Let Blizzard. Dokładnie. Czy teraz Chris Metzen wrócił, nie? Kurwa, ciekawy jestem. Chris Metzen nie jest ten, nie jest jakimś kurwa pionem, więc on musiał tam na konkretnych warunkach wrócić. Wątpię, żeby Chris Metzen wrócił i się podpisał pod projektem, którego by się wstydził, nie? On musiał naprawdę postawić giga potężne warunki przywrócenia go do tej firmy. Message is let Blizzard go. Appreciate what was created back when it was done. Stop holding out hope that it's gonna come back, because it's not. Hope. Hope is all that remains. In August of 2022, Blizzard announced their Diablo 4 Alpha playtest, running for friends and family of Blizzard employees. Jason Schreier, a Bloomberg reporter, states on Twitter, "A bunch of people are playing an early build of Diablo 4 right now, thanks to a friends and family alpha test. These players are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzz." To ja by, a kurwa, ale to ja byłem chyba w innej fali, no nie? W lekko późniejszej i też kurwa właśnie było z tym NDA. I tamta wersja była tak opłakana jakościowo. Wyobraźcie sobie tak. Po pierwsze był... Jak tam się wchodziło do gry, to wszędzie było napierdolone kodu twojego produktu, żebyś nic nie zlikował. Nie dało się grać. Mieć cały ekran zapierdolony tekstem z kodami, no nie? Był bardziej skomplikowany system tworzenia postaci, ponieważ było więcej opcji, które kurwa potem zostały pokazane w Battle Passie, no nie? Tych tatuaży i różnych iteracji, jakichś kolczyków, ryi było po prostu więcej. Gra wtedy nie miała żadnej głównej linii fabularnej, miała tylko questy i pusty jak skurwiel świat z możliwością levelowania w nim. Kurwa, były dungeony, które też były całkowicie puste. Tych mobów praktycznie nie było w tym świecie i można było wbić wtedy setny level, no nie? Chichotek, bez kitu, no. Chichotek, sorry. I wtedy była taka sytuacja, że ja pamiętam, wszedłem do tego, wbiłem chyba z 20 level i sobie się mi, ja pierdolę, co za gówno, nie? Ja pograłem wtedy w tą betę chyba 3 godziny, wyłączyłem to i nigdy tego nie włączyłem wcześniej. Jak ja tam zobaczyłem statystyki obrażeń od krytyków, szanse na krytyka, atak speeda, wszystkich rzeczy, w ogóle ekran postaci wyciągnięty z Diablo 3, item power, item level, kurwa, skille, które nie zmieniają nic, nie mają żadnych synergii, nie mają żadnego konkretnego systemu progresji. Skille, których było na postać, kurwa, 20. Ja byłem tak zażenowany wtedy, ja przez pół roku nie mogłem nic powiedzieć, nie? Ja pierdolę. Schreier also noted that... Ale tak, to był ten okres. Stary, to był August 2022, no? ...are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzz. Schreier also noted that there are no microtransactions in the alpha build, so players won't... To jest totalna bzdura. To jest totalna, kurwa, bzdura. Ponieważ był sklep do testowania. Mogłeś sobie zobaczyć, kurwa, miałeś salowo dodaną walutę do konta i byłeś w stanie dokonywać zakupów i tam był ten set nekromanty, co ma tą taką czaszkę z LEDami i jeszcze set do jakiejś innej klasy. Były 2 albo 3 sety i faktycznie można było w tamtej becie testować, jak działa in-game store, no nie? A więc to jest bzdura, że wtedy nie było mikrotransakcji w alpha buildzie. Były. Chyba, że ja miałem jakiś, kurwa, inny alpha build, lekko późniejszy. No ale widać, w jaki sposób tutaj się chamsko narzuca narrację. Czyli ktoś z Blizzarda wypuszcza wersję alpha, w tej nie ma mikrotransakcji, ale już, kurwa, w następnej, która trafia do graczy, te mikrotransakcje są. I co, ludzie? Ludzie przeczytają coś takiego, o, kurwa, w Diablo 4 nie ma mikrotransakcji. Tak, ale nie było w tym buildzie, ale, kurwa, był wypuszczonym 2 tygodnie później, nie?
don't have much of an idea what to expect from monetization. Although, Blizzard has previously confirmed that small Diablo 4 small purchases will be cosmetic only, aside from larger story expansions. Months later, the Diablo 4 endgame beta invites go out in October of 2022, and the playtest officially begins. The playtest itself gave lucky testers a chance to go up against Lilith in the post-campaign sanctuary and test out Diablo 4's endgame modes and instances. O, to jest to. To jest ten test, w którym ja brałem udział. This included the Whispers of the Dead system, the progressively challenging Nightmare Dungeons, region-wide Helltides, the Fields of Hatred PvP, and the Paragon Board progression system. This was the only endgame test they hosted before launch with enough time to make changes. And this is going to be important and a big... Wtedy to było w totalnie opłakanym stanie. To wyglądało tragicznie, kurwa. I to już było wiadome, że wtedy gra wyjdzie za, nie wiem, jakieś pół roku, kurwa, tak mi się wydaje. I tam było wiadomo, że to już ten tytuł jest nie od ratowania. I możecie sobie na przykład zobaczyć pierwsze minuty mojego włączenia Diablo, no bo wtedy mi zeszło NDA. Jak odpaliłem Diablo 4 po raz pierwszy w tej becie i od razu, kurwa, wam powiedziałem, jakie ta gra ma problemy. I to się wszystko potwierdziło, nie? Conversation topic later. A couple months after that, a massive article comes out on the Washington Post stating that Diablo 4 developers are working overtime to meet the release deadline, and it also includes their own staff, stating there is mismanagement and disturbing script changes that might contribute to delays. It's a process that's been plagued by mismanagement. Hey, ale... Kurwa... Weźcie mi to wytłumaczcie. Jak siedzisz w jakiejś pracy i ci każą robić nadgodziny, to ich nie musisz robić. Każesz szefowi spierdalać. Przynajmniej ja tak w pracy robiłem. Pracowałem w korpo, przychodził do mnie szef o godzinie 17 i mówił: Mateusz, czy możesz to zrobić, bo to jest bardzo ważne? Ja mówię: nie, nie mogę, wychodzę do domu właśnie. A on mówi: a będziesz z domu pracował? Ja mówię: może będę, może nie będę, nie? Kurwa. Mamy system, gdzie mu trzeba 24 godziny wcześniej coś zgłaszać i te nie mogą cię wypierdolić za nierobienie nadgodzin. Kurwa, przecież w Ameryce macie całe związki zawodowe. Jakby cię za coś takiego wypierdolili, to jesteś w stanie taki pozew im dopierdolić. Ja nie wiem, kurwa, ludzie są tak nieasertywni w czymś takim. Ja jebę, jak chcesz robić nadgodziny, to robisz nadgodziny, no nie? Ale... Kurwa macie, ja w życiu tego nie jestem w stanie wyczaić. Może to jest kwestia tego, że jestem całkowicie nieempatyczny, ale ja to totalnie tego nie rozumiem, nie? Nie wiem, chodzisz do pracy i jesteś w pracy, kurwa, wykorzystywany, bo każą ci pracować nad godziną. Zmień pracę, kurwa, idź do innej, nie? Ja wiem, jak to, kurwa, absurdalnie brzmi, ale... No właśnie chyba przez to, w sensie po to rozwija się swój warsztat umiejętności, by w razie czego, gdy coś takiego się wydarzy, być w stanie odpowiednio szybko zmienić pracę. Może to jest kwestia tego, że ci ludzie kurwa kłamią w CV i są giga zajarani tym, że pracują w jednej konkretnej firmie i są świadomi, że nie są na tyle dobrzy, by pracować kurwa w określonym zawodzie w innej firmie, albo żeby wystarczająco szybko przejść proces rekrutacji, udowadniając swoje umiejętności. Są firmy, w których nie zgadzając się na nadgodziny, znajdą inny paragraf życia. Nie, no kurwa, jasne, ja wiem, no ale no to jak kurwa w firmie znajdzie się na ciebie paragraf, żeby cię wyjebać, to jesteś chujowym pracownikiem, no taka prawda, no kurwa. Ludzie się nie szanują w pracy. U mnie w zakładzie nadgodziny i soboty zrobiliby kiełbasę na kolanach, no. U mnie w hucie tak było, takie zastraszanie nad godzinami. Ludzie tak srali i bali się odmawiać. Ja miałem wyjebane i mówiłem, że nie chcę i elo. To mnie straszyli, że kierownik mnie wezwie. No i wezwą. No i co ci powie, kurwa, że musisz robić nadgodziny? Nie wiem, kurwa, ja nie potrafię tego zrozumieć. Ludzie nie mają szacunku do siebie bardzo ciężko, czy bardzo często. Polecenie pracy w nadgodzinach to polecenie przełożonego, a za niewykonanie polecenia możesz dostać dyscyplinarkę. Nie może ci ktoś zmusić do pracowania więcej. To jest tak, jakby ci ktoś powiedział, że masz 24 godziny zmiany zrobić. Nie możesz, kurwa, nikt czegoś takiego robić. Masz podpisaną konkretną umowę w konkretnym wymiarze godzin i pracujesz w takiej formie, w jakiej masz podpisaną umowę. Mogą ci to zaproponować, nie mogą cię zmusić do robienia nadgodzin. Max godzinę dłużej ci może kazać zostać, ale kurwa, no to też nie codziennie, nie?
W równoważnym czasie pracy można zlecić nadgodzinę. Można, ale kurwa, czy je trzeba przyjąć wtedy? Masz określoną ilość godzin, do jakiej pracodawca może cię zmusić w prawie pracy. No i kurwa, i ile one wynoszą? 40? 40 godzin w miesiącu ktoś może ci dopierdolić miesiąc w miesiąc? Nie wierzę w to. 40 godzin tygodniowo? Co ty, do, kurwa, 40 godzin tygodniowo ty się pracuje, jak masz 8 godzin. 150 na rok. I musisz je przyjąć? Czy to jest maksimum, jakie może ci zlecić nadgodzin? 150 w skali w roku? Niedawno się pytałem szefa o to. I to jest maksymalny wymiar nadgodzin, jakie można przyjąć. Jakie możesz sam zrobić. A może cię zmusić? Okej, nikt nie może cię zmusić. Ustawa nie zabrania wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, jednak pracownicy muszą wyrazić na to zgodę. W przypadku odmowy pracodawca nie może nałożyć żadnych konsekwencji. W przypadku osób niepełnosprawnych pracodawca może zaoferować pracę w nadgodzinach, ale nie może do tego zmuszać. No to widzicie, nie musicie tego wyrabiać. Perks for working late evenings and weekends outside of regular work hours, but employees stating they were simply negligible perks, such as a 25. Nie wiem, no, nie, naprawdę, mnie to mega kurwa dziwi, jak ten. Mnie to mega dziwi, jak ludzie tak panicznie boją się utraty kurwa pracy, nie? Ludzie, którzy boją się panicznie utraty pracy, są ludzie, którzy nie są świadomi swoich umiejętności albo ich najzwyraźniej w świecie nie posiadają. Kurwa, jeżeli jesteś wyszkolony w dziedzinie, w której pracujesz, bez żadnego problemu znajdujesz kolejną pracę w tym, czym się zajmowałeś wcześniej. To przemawia wtedy tylko, kurwa, brak kompetencji, moim zdaniem. Lata to jest coś takiego. Pracownik, który nie znajduje się pod szczególną ochroną, nie ma prawa odmówić pracodawcy wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż obowiązek ten wynika bezpośrednio z charaktery, ale to nie może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Czyli, że w godzinach nadliczbowych musisz wykonywać swoją pracę, tak? Nie wiem. Wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż obowiązek ten wynika bezpośrednio z charakterystyki umowy o pracę, której obowiązkiem jest podporządkowanie się pracodawcy. Zobacz więcej. No mi się wydaje, że to jest kwestia chroniąca pracodawców pod takim względem, że gdy jest jakiś ciężki temat, to obie strony muszą wyrazić. Należy jednak podkreślić, że pracodawca może pracownika zmusić do nadgodzin tylko w sytuacji, gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, zaszkodzi konieczność usunięcia awarii. Jest to spowodowane szczególnymi... No i widzicie, essa. Czyli jeżeli jest seria sytuacja, która jest uzasadniona, a nie taka, że przyjęliśmy sobie chujowy termin, to trzeba zrobić. To nie jest awaria, to jest zły management czasu. $5 DoorDash credit if they worked more than 10 hours a day. Kurwa, chcecie dostać PSC 20 zł w Polsce za pracowanie więcej niż 10 godzin dziennie? A mounting sense of dissatisfaction and malice amongst employees as they endured leadership change constantly. Macie umowę o pracę i mówią tak, tutaj mamy, słuchaj, 8 godzin pracy, ale możesz pracować 10 godzin dziennie i wtedy dostaniesz PSC na 20 zł miesięcznie. A co myślisz, o kurwa, nie? Biorę. And that the Diablo team has been losing talent for over a year as employees look for more competitive wages and better work conditions elsewhere. Activision Blizzard CEO Bobby Kotick attributed the company's stock price drop to the game delay of Diablo 4 and Overwatch 2 rather than the ongoing sexual harassment lawsuit filed against the company in July of 2021. He quotes, I think what affected the stock price more than the sexual harassment investigation is pushing out the release dates of Overwatch 2. No, tak było, na pewno, no. His comments frustrated... Widzicie, ładnie Bobby Kotick powiedział, że to nie miało wpływu. Coś innego miał większy. He was blaming them unfairly, stating, we felt very much like he just drove the bus over on top of us. As you could see, the relationship and chemistry within the company seems to begin crumbling. A person familiar with senior leadership found the performance shares
unnecessary and even destructive, arguing that they incentivize leadership to cut corners, compromise, and ship products that are not ready to be released instead of doing what is the best thing for the long-term Tak, no tak jest Drake. No, nie możesz odmówić nadgodzin, gdy wyjebało pompę w elektrowni, a ty jesteś hydraulikiem, no. Employees state they just went to work every day and got angry, either because the tools were slow or they simply did not like the game that much. They also stated that it wasn't just employees that left. It was many with institutional knowledge and decades of experience. To są ludzie, no dobra, kurwa, nie że ja ten brak. Ale wszyscy pozostali to byli ludzie, którzy stworzyli tą firmę. Employees and developers brought in from elsewhere to fill in. Diablo 4's unannounced internal release date went from 2021 to December of 2022, then got pushed back further to April 2023, and then finally, June of 2023. A former employee stated, "We're at the point where they're not willing to delay the game anymore. So we all just have to go along and figure out how much we're willing to hurt ourselves to make sure the game gets released in a good enough state." To help Diablo 4 get over the finish line, Activision Blizzard... O, jest dwóch, kurwa, deweloperów gry, którzy totalnie nie mają pojęcia o robieniu hack and slash, którzy mają tak zerową wiedzę. To są ludzie, którzy pogrążyli Diablo 4. Są ludzie bez fundamentalnej wiedzy na temat produktu, który tworzyli, no nie? Joe Shelley, który jak ma zadane pytanie z Q&A, na które, kurwa, się najprawdopodobniej ostro przygotowują, nie jest w stanie odpowiedzieć i nawet nie rozumie pytania. I Rod Ferguson, który przez 20 lat zajmował się tworzeniem strzelanek i ludzie naśmiewają się, że wewnątrz firmy, jak mają jakieś meetingi dotyczące gry, to typ opowiada o takich bzdurach, żeby całkowicie uniknąć gadania o Diablo, no nie? ...listed industry veterans such as Rod Ferguson. Rod would hold weekly Zoom meetings known as Rodcasts, which during them he would talk about celebrities he's met and movies he enjoys. Employees felt that not much actually came out of these discussions, stating, "To me, he came off as a bit of a clout chaser about where he came from, like Gears of War. We all thought he was going to come in and fix the game. And when nothing happened, that's when you started to see kurwa, this massive turnover." The Blizzard Entertainment Company that was once so dedicated to quality and putting out the best product they possibly can is currently rushing out Diablo 4 in a good enough state, with employees and team members who don't get along, and leaders who are poor at taking care of their team members. All of this inside of an... Ja nie czaję tego, kurwa. Jak możesz być starym milionerem, pracować dla ogromnej korporacji, mieć chłopie tak, kurwa, skrojony garnitur, że wyglądasz w nim jak kwadrat? Ja pierdolę, czajcie zarabiać miliony, wypłacać sobie takie dywidendy, a żeby ci nie było stać, kurwa, na krawca? Chłopie... Ja bez kitu na maturze, kurwa, lepiej wyglądałem niż typ, co zarabia miliony. ...are poor at taking care of their team members. All of this inside of an environment that is polluted with greed and numbers more than anything. With launch just a few months away, Diablo 4 is looking grim. On February 21st, the developers officially released the Inside the World of Sanctuary video, and had many developers speak upon the art direction, environment, monsters, gameplay innovations, and world building. They made promises and stated they wanted to bring the game back toward Diablo 2. Oj, kurwa, ja o tym bardzo dużo w ogóle gadałem, no nie? Ale to, kurwa, mało kto w ogóle o tym wspomniał. A w momencie, gdy Blizzard miał tą całą swoją PR-ową wtopę, to oni wtedy na siłę próbowali wciągać partnerów do Blizzarda, którzy byli kobiecymi albo streamerkami, albo youtuberkami, no nie? I słuchajcie tego. I Blizzard miał wtedy przy wypuszczaniu Diablo Resurrected listę osób, które miały ten hashtag Diablo Partner. To byli ludzie, którzy nie dostali za to żadnych profitów, musieli na streamach opisywać siebie jako Diablo partnerów, w sensie Blizzard ich o to poprosił, teoretycznie nie mieli żadnej umowy z tym związanej. Dostali tam wcześniejszy dostęp do Diablo Resurrected, no i potem też dostali do tego Diablo 4 i kurwa w okolicy 6 osób chyba miało dostęp do tej bety, w którą ja grałem i dostało potem jeszcze dostęp do bety pierwszego aktu. I teraz słuchajcie. Oni nie dostali z tego żadnych korzyści, poza tym, że mogli wypuścić filmik, gdzie opisywali swoje wrażenia na temat Diablo 4
Tylko w każdym filmie, kurwa, padały dokładnie te same słowa. Celem Diablo 4 jest połączenie najlepszych elementów z Diablo 3 i w Diablo 2 w jedno. Każdy jak jeden mąż z tych sześciu partnerów wydał identyczny, kurwa, filmik, czytając jebany skrypt z kartki. To były jakieś typowe pionki, bo to byli ludzie, co, kurwa, no już nie ujmując nikomu, jak jakościowym jest streamerem, ale to byli ludzie, co ich oglądało po 15 osób na streamach, tylko po prostu dobrze PR-owo wyglądali, no bo, wiecie, byli wtedy z grup mniejszościowych, które okazało się, że Blizzard gnębił wewnątrz firmy, no nie? I z tego, tak jakby mało kto to wyłapał, ale naprawdę tam każdy powiedział dokładnie to samo. I główną narracją marketingową Diablo 4 było to, żeby je przedstawić w taki sposób, że ono się spodoba i fanom Diablo 2, i fanom Diablo 3. Ale z tego wszystkiego jeden twórca się wyłamał. Jest taki bardzo znany speedrunner Diablo 2. To jest legenda, która, kurwa, chyba najwięcej wniosła do w ogóle idei speedrunowania Diablo 2. Jego nickname to jest Ryu Quetzalcoatl. I to jest typ, który, kurwa, on zawsze szedł pod prąd i on opublikował u siebie maile z Blizzardem, w których pokazał, jak Blizzard próbuje go nagabywać na Diablo 4, by coś takiego, kurwa, wrzucił, no nie? I wysyłali mu kody do Diablo Resurrected, do Diablo 4. I on powiedział, że to pierdoli, on nie będzie współpracował z tą firmą i ty miał takie jaja, że typ, który był, u którego głównym kontentem było speedrunowanie Diablo 2, do dzisiaj nie zagrał w Diablo Resurrected. Powiedział, że to pierdoli, on nie będzie z tą firmą współpracował. I tam Blizzard bardzo takie, kurwa, tanie sztuczki, no nie, na nim forsował, jak na przykład, że cześć Raju, chcielibyśmy tutaj z tobą pogadać, no na temat społeczności Diablo i przyszłości Diablo, nie? Ja normalnie w mailu odpisał, spoko, nie ma problemu, ale powiedz mi, o czym będziemy rozmawiać. I mu pracownik Blizzardu odpisuje po dwóch tygodniach, no wiesz co, tak, o, chciałbym się bardziej z tobą zgadać i zobaczyć, co ty myślisz obecnie na temat Diablo. On mu odpisuje, że stary, nie umawiam się z nikim na takie spotkania, napisz mi konkretnie, o czym będziemy rozmawiać, to się umówimy, nie? I znowu, i takie, wiecie, kurwa, męczenie były bez żadnych, ale to, kurwa, żadnych konkretów. To był moment, w którym Blizzard naprawdę, kurwa, próbował tkać sieć, tylko, kurwa, nie tkał jej jedwabnikami, a, kurwa, resztkami gówna. I to był największy ich problem, nie? I to, co on tutaj teraz mówi z tą narracją Diablo 2, to Blizzard strasznie starał się to przeforsować. I dużo osób naprawdę to, kurwa, złapało, bo są pelikany. Diablo 4 artystycznie more back towards like Diablo 2, the much darker style. O, gada o tym babka, która w ogóle spamuje jeden przycisk, no nie? Na predefiniowanej postaci. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, the much darker style. And they also emphasize non-repetitive gameplay features. No, tylko patrzcie, ona tutaj gadała o tym, o artystycznym, ale ludzie tam mówili tak stricte gameplayowo, nie? Feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. On March 1st they... Kurwa, źle się to zestarzało, nie? Że w Diablo 4 nie będziesz czuł, że cały czas robisz to samo, że tempo rozgrywki zawsze będzie inne. Pacing, jak można pacing przetłumaczyć? No tempo, nie? Released a video showing the gameplay trailer for the beta early access of Diablo 4, announcing that you could play the game on March 17th through March 19th if you pre-purchased the $90 digital deluxe or $100 ultimate edition of the game. The $100 Ultimate Edition gives you the advantage to play up to 4 days early over everyone else. Wiecie, ja się cieszę, że dostałem to Diablo całkowicie za darmo, że kurwa żadnych pieniędzy na to nie wywaliłem. Ja pomimo tego, że jestem streamerem i byłem w stanie kapitalizować chujowy produkt, no nie? Jebać na nim content. To o kurwa, ja się cieszę, że ja nie straciłem na tym pieniędzy. Ale wiecie, że ja więcej godzin na Diablo to przystreamowałem gadając o Diablo niż grając w Diablo. The accelerated seasonal battle pass unlock, mounts, cosmetics, emotes, and even rewards for their other Blizzard games such as World of Warcraft. Ej, mounty do tej pory, ja nie rozumiem ich idei w istnieniu w Diablo 4, one są bezużyteczne. Diablo Immortal and Diablo 3. By this point, it is very well known that Diablo 4 was going to have a battle pass that was cosmetic only, and a big reward for buying this set of editions was a small boost through the battle pass. It's important to note that the battle pass was not available until the launch of season 1, which didn't come until a month and a half after the game's launch.
The early access needed... z Battle Passem też kurwa warto zaznaczyć, że on został pokazany w takiej formie, która oferowała pay to win. I dopiero pod naciskiem osób zmienili kurwa jego wartości liczbowe. Do tej pory nie wiem, bo kurwa nie byłem w stanie grać tak długo w pierwszy sezon. Czy nadal nie można było, kupując Battle Passa, trochę sobie przyspieszyć progresu? Tego już kurwa nikt nie zbadał, bo już kurwa nikt w to nie grał. For Diablo 4 arrived, and the game was in the hands of the public, allowing you to go up to level 25. This weekend was only available to players who have pre-ordered the Digital Deluxe Edition, and you can play as the Barbarian, Rogue, or Sorcerer. It only allows you to play through Diablo 4's prologue in one zone, and that is Fractured Peaks. Once again, no endgame testing. At first, the servers were plagued with horrendous queue times and error codes. A simple explanation is that there is a repeating cycle going on where players would sit in a sometimes over hour-long queue, finally get logged into the game, to only then get disconnected and be put back in an even longer queue after about 5 to 10 minutes of playing. This continued through most of the night until Blizzard put out a patch that seemingly fixed the problem. This angered many people because they spent additional money to play that said early access weekend, and it started to raise some eyebrows in the community. Overall though, from a gameplay perspective, people were relatively happy with Diablo 4. No, było najlepsze, nie? Że w teście bety pokazała się cała okazałość gry. Tak jakby w dodatkowych aktach do tej gry nie doszło kurwa nic nowego. W tej grze wszystko było. As a game so far. But of course, there were... Chcecie stworzyć hack and slasha tak chujowego, że na 20 poziomie graci pokazuje całą swoją okazałość? To już się trzeba postarać, kurwa, że to tak zjebać. Concerns, and there were a few in particular that stood out to the community. And like a dagger coated in poison, issues that... Ale kurwa, fajny fanarcik z... Wowiczka, nie? ...seemingly never went away. Some of these include that there isn't anything in Diablo 4 that's redefining what an ARPG can be. Tedious grinds that you're forced to do and aren't even fun the first time, including Renown, Altars of Lilith, Waypoints, and instead of it being fun challenges, it was simply a Google search to find the location and run around and collect them all. Oj kurwa, UI tak było. The board needed work, being forced to... Ale ja pamiętam, że dużo osób mówiło, że nie, że to jest zajebiste, że można eksplorować mapę i szukać ołtarzy Lilith. Oj kurwa. Jezu, jaki ten kurwa launch tego Diablo 4 to był przepiękny kurwa czas w streamowaniu, nie? Jak można było karmić się wtedy tymi wszystkimi maćkami na czacie, co próbowali tego gówna bronić. Play online and having no offline mode worried player bases about server stability, and it felt like Diablo 4 wasn't created with the same heart as Diablo 1 and 2 were. Little did they know, it only got much worse moving forward. The open beta weekend arrived, allowing everybody openly to play the game, and all 5 classes up to level 25. Immediately, players are noticing the difference in power between the Druid and the Necromancer, and coming to the conclusion that classes like the Barbarian and the Druid lag behind significantly in terms of kill speed, unlike the other classes leveling. The balance was so bad about the Druid that memes were being made, and the class was nothing but a laughingstock. For 17 damage. Players feel as though that the game is missing key features such as the gem tab, skill loadouts, more bank storage, inventory filters, and more quality of life features that are widely seen across gaming. Between the issues with the early access and open beta weekends, players are starting to believe that the game is poorly developed. Diablo 4 jest taki produkt, jakbyś opisał kurwa firmie, w której pracuje 30 mamusiek, które programują. Na czym polega hack and slash i nie pozwoli im zagrać żadnego innego hack and slasha i miałyby to wymyśleć od zera. Tak wygląda Diablo 4. To jest produkt, który w ogóle nie korzysta z utartych schematów i rozwiązań, które są gotowe na tacy. Naprawdę, jakbyś powiedział komuś, czym jest hack and slash i on by próbował go odtworzyć, totalnie nie mając pojęcia gatunku. Mówisz, no, że chodzisz, levelujesz, bijesz moby, cały czas zbijesz nowe skille, podnosisz te skille, podnosisz itemy, które są coraz silniejsze. I jak to tak opiszesz, to teoretycznie Diablo 4 takie jest, nie? A lot of fine-tuning that needs to be done. Other than that, the base game of combat animations and story seemed good enough for now.
After the open beta weekends, the official Diablo team releases the Into the Endgame developer update video, breaking down everything the game has to offer once you reach the end game. And developers made incredibly bold promises that were sadly never delivered upon. Brand new activities that provide meaning. Beskitu, to było po becie, nie? To było po becie? Tak? To jest ten moment? I oni kurwa tak nawinęli makaron na uszy. Ale widzowie, jak to zadziałało, ile osób tego broniło. Ile osób mówiło, że Jezu, że to, co my widzimy w becie, to jest dopiero ułamek. Że to dopiero endgame wszystko naprawi. Że Paragon Boardy to naprawią. Paragon Boardy to chyba najgłupiej stworzony system rozwoju postaci endgame'owa, jaki widziałem, kurwa. Naprawdę. Paragon Boardy były tak zjebane. Meaningful progression, no matter their playstyle. There's going to never be an absence of something to do. Paragon Boardy is a place where we allow you to have a lot more depth, a lot more customization, many more options as you go. Dex. Dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them can become a nightmare dungeon. We later found out that this was simply not true, being that there was only roughly 20 nightmare dungeons in a rotation at a time, forcing you to do the same ones over. To było też takie niesamowite, że w grze, w której było ile tam kurwa 150 dungeonów, 400 dungeonów, to nightmare dungeony zamiast być modyfikatorami do istniejących dungeonów, to było 20 nightmare dungeonów i chuj. To było takie głupie, kurwa. Nie wiem, to była taka wtopa. And over again. A few days later, the Diablo 4 team announces they are making significant changes to character classes, dungeon design, UI changes, and more. This leaves people very excited that the developers are listening to player feedback and are excited for the future. Ej, ciekawe jak to wygląda w społeczności takich osób jak Riker, jak jako influencer się podpisali pod takim projektem jak Diablo 4. Giga kurwa niesamowite, nie? No posmarowali mocno, no ale to nadal, wiesz, zestawiasz siebie przy produkcie, który okazuje się wybrakowany i totalnie zhejtowany i stajesz się jego ambasadorem. No takie osoby jak Dybrański i jak Riker, no byli ambasadorami Diablo 4, nagrywali na ten temat, kurwa, filmy. Ciekawy jestem, jak u nich w społecznościach to się naprawdę samortyzowało. Future. Through the last few months before launch, the Diablo 4 developers assure us that they're going back to their roots of Diablo 2. Well, the initial direction was Diablo 2. The fantasy of a dark gothic medieval. Uważam, że poświęciłeś już za dużo czasu na Diablo 4. Okej, ale kto pytał? Medieval world. Darker and grittier, and Diablo 2 is kind of the inspiration. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2. Have we heard this story before? Is this something that Blizzard is doing once again to tug on our nostalgia? Is history going to repeat itself like it did with Warcraft Reforged, Overwatch, and World of... Ja nie kminię tego, że kurwa, dlaczego oni korzystali z systemu w Diablo 3, serio? Kurwa, mieli grę, która wyszła i którą ludzie uwielbiają, i mieli grę, którą ludzie hejtowali. I oni Diablo 4 stwierdzili, że zbudują na podstawie Diablo 3, kurwa. I to tak jakby to jest decyzja, której ja nie jestem w stanie pojąć. To jest tak, kurwa, absurdalne. Dzięki, Kiyomi, bardzo mi miło. To było takie, kurwa, pojebane. To totalnie sensu nie ma. Warcraft Classic. The only thing left to do now is hope what they say is true. And await launch. W Blizzardzie obecnie, jakbyś wziął jednego randomowego gracza, stary, z WoWa albo z Diablo i zatrudnił go na pozycji podejmującej decyzję, to by i tak podjął lepsze decyzje niż cały obecny zarząd, kurwa, tej firmy. Naprawdę. Ta gra jest w takim stanie, że tu nie trzeba nikogo zatrudniać, kto ma jakąkolwiek wiedzę. Tu trzeba, kurwa, zatrudnić kogoś, kto po prostu gra w grę i nie jesteś w stanie na tym stracić, serio. Before you know it, the internet is absolutely slammed with Diablo 4 marketing. Whether it be the KFC collaboration, the non-stop Megan Fox promotions, pre-launch dinner parties with big names in the game operation. Kurwa. Non-stop Megan Fox promotions, Oni taką imprezę, kurwa, zrobili z ziomeczkiem ze Stranger Thingsu? Co wy gadacie? Ja pierdolę. Ja pierdolę, jak oni przypalali budżet, kurwa, firmy. Nie mam pojęcia, co to za ludzie. Kurwa, ale jaja. To nie jest ten ziomek z WoWa, co nagrywa. A kurwa, wy nie widzicie. To nie jest ten ziomek z WoWa, co nagrywa?
Kurwa, jak on się nazywa? Ten po prawej. Ej, nie wiem, to są jacyś influencerzy? The Diablo 4 cathedral painting in France. Kurwa, to jest przepiękne. The Halsey Diablo 4 song and even a launch live action trailer. They also announced the Diablo 4. Nie no, po środku był Riker, a po prawej był... Kurwa, wiem, kto był po prawej. Po prawej był typ, któremu ludzie kiedyś pisali na streamie o kurwa Poe. Jak ktoś gadał o Diablo, on się zapytał, o co chodzi z tym pisarzem. Już nikt kurwa nie wie, czy on trollował. Jasmo się z tego strasznie naśmiewał. Hardcore leveling competition where the first 1000 users to reach level 100 on hardcore will be eligible to have their battle tag engraved on a physical statue of Lilith on. Wiecie, co jest widzowie kurwa najgorszy właśnie w takich influencerach? Że influencerzy ich pokroju zarabiają niebotyczne kurwa pieniądze, a i tak wolą się kurwa sprzedać, żeby ich zarobić jeszcze więcej, zamiast zachować kurwa twarz i być autonomicznym, nie? To jest nie do pojęcia dla mnie. The Blizzard campus. Blizzard held nothing back in wanting all eyes of the world on Diablo 4. Influencerzy kurwa, ale to kurwa ludzie są też tacy, ludzie są ogólnie chciwi, nie? Ale ludzie nie mają czegoś takiego, że kurwa, ty, ja się najadłem, jestem najedzony. Nie, zawsze kurwa musi być więcej. This launch was going to be a big deal for them. It was either going to make or break the company moving forward, and they were ready to show the world what they had in Diablo 4. At least that's what we thought. On June 1st of 2023, the early access launch of Diablo 4 finally arrived. It doesn't matter too much how amazing a game is or even how well received it is. Shareholders, executives, and accountants want to know how well a game is selling. They revealed that in just 5 days, sales of Diablo 4 had surpassed $666 million in revenue. 10 milionów kopii. Na 8 milionów ludzi na świecie 10 milionów sprzedanych kopii. Kurwa. Czajcie? Niektórzy byli takimi fanami. 20% osób na świecie. Nie dość, że kupił każdy, to jeszcze 20% osób kupiło dwa razy. A, bo dużo się mówi o tym, że gra się dobrze sprzedała, bo była... Że gra jest sukcesem, bo się dobrze sprzedała. Ale nikt, kurwa, nie patrzy na to, jak na przykład wartość giełdowa danej firmy spada. Czajcie, że... Wartość giełdowa jest na przykład bardzo często, w sensie ogólnie, jest wartością tak umowną, bo firma, jeżeli na giełdzie jest tyle warta, to ona nie jest tyle warta i się nie da sprzedać za tyle, no nie? To są umowne wartości, kurwa. To, ile ludzie uważają, że dana firma jest warta, no nie? Ile jest kupionych tych papierów wartościowych. I bardzo rzadko się w ogóle mówi o tym, że może firma, która ma bardzo dużą część swoich papierów wartościowych, sprzedać coś, teoretycznie zarobić pieniądze wewnątrz do firmy, ale stracić na wartości, to jest kurwa niesamowite i bardzo rzadko się to przytacza. I mówi się na przykład, że Diablo 4 było sukcesem. Czy Diablo 4 było sukcesem? No nie, kurwa, nie było sukcesem. Czy Diablo 4 się dobrze sprzedało? Dobrze się sprzedało. Ale jak można mówić o sukcesie w momencie, gdy ogólna wartość firmy spada i zaufanie do niej leci totalnie na pysk? To nie jest sukces, kurwa. Wziąć raz kogoś oskamować, to nie jest sukces sprzedażowy. To jest całkowita bzdura, no nie? Dobrze się sprzedało, zarobiło pieniądze, ale kurwa firma straciła bardzo dużo wartości giełdowej. Firma straciła bardzo dużo wartości PR-owej. Ludzie nie kupią już tak chętnie dodatku. Ludzie już nie kupią tak chętnie kolejnej części, no nie? I problem jest taki, że Blizzard konsekwentnie tracił w oczach fanów, ale ludzie cały czas zapominali. Był Warcraft 2, oczywiście zapomniało o tym. Ale oni już są na takim etapie, że oni się już, kurwa, jeszcze jedna taka akcja, oni się już z tego nie wygrzebią, nie? Game copy sold. Not even including the additional microtransactions so heavily apparent inside the game. In corporate eyes, Diablo 4 was booming, and it was nothing short of a monumental success. It became officially Blizzard's fastest-selling game of all time. So, Activision Blizzard was back on top, right? Well, that statement couldn't have been more untrue. Kurwa, ale wiecie co? Z takimi najszybciej sprzedającymi się grami, wiadomo, że to musi być gra, kurwa, z ogromnym budżetem, bla, bla, bla i tego typu rzeczy. Ale dlaczego jest, dlaczego teraz jest łatwiej łamać rekordy najszybciej sprzedających się gier?
No coraz więcej, kurwa, osób gra w gry i tyle. Gry są robione coraz bardziej casualowo i coraz więcej osób gra w gry. Z kurwa, no to działa w taki sposób. Shortly after launch, the internet... Coraz łatwiej na przykład jest targetować ludzi i za pomocą kurwa sociali, no nie, i wpierdalać to. Po prostu my jesteśmy przebodźcowani teraz tym wszystkim. Was flooded with reviews about Diablo 4. The early game being relatively good from a gameplay perspective quickly dissipated as people headed into the end game. Because the truth is, Diablo 4 had no innovation and nothing truly creative toward the ARPG genre. And Blizzard simply took no risks. Tree of Whispers are the same thing as bounties from Diablo 3. Dokładnie. Generic gambling systems. Paragon boards are just stolen content from Path of Exile and Wolken. Nightmare dungeons are just riffs from Diablo 3. The new free choice leveling is the same thing as Diablo 3's adventure mode. Nothing here was brand new or innovative. It was the same reused... To odgrzewany kotlet, który był już kurwa i tak niesmaczny. Już był zgnity, ale go odgrzali, chuj. Czy ktoś jeszcze z tych wielkich twórców gra w Diablo? Nie, oni wszyscy zrezygnowali. WDJ też wydał jakieś takie oświadczenie, nie? Taki filmik wstawił, w którym powiedział, że nie zamierza mieszać, w sensie nie zamierza swojej twórczości internetowej wiązać z Diablo. Kurwa, jak on się nazywa? Gamer Ranks czy coś takiego? Ranks and Tanks? Też powiedział, że to pierdoli, no nie? Że się totalnie wyjebali na tym. Jest taki film, gdzie na YouTubie możecie to sobie zobaczyć u mnie, gdzie zrobiłem analizę twórców, którzy tak jakby powstali, wybili się, albo byli w stanie zwiększyć swoje production value, zwiększyć swoją prezencję w internecie na podstawie Diablo 4. I wszyscy streamerzy, którzy mieli największy watch time Diablo 4, to byli najwięksi bossowie Twitcha, tacy kurwa OG, no nie? Wiecie, ludzie pokroju tam Asmona, Amorant, Queena, ludzie, którzy są znani z innych tytułów. I to Diablo, nie wiem, tam jakiś Shroud. I to byli ludzie, przy których to Diablo było jednym z kolejnych dużych premier, które ogrywali. Ale było kilka takich osób, jak właśnie na przykład Udiju albo ten Racks and Tanks, nie pamiętam, jak on ma dokładnie nickname. I oni też tam byli bardzo wysoko, ale im ten content czasowo się bardzo, ale to bardzo chujowo samortyzował, ponieważ na siłę wiązali swoją przyszłość z Diablo i pushowali content z Diablo, który nie istniał, no nie? I Rax and Terax, ono on się tak nazywa. I na YouTubie jest gdzieś film u mnie na ten temat, jak to przeglądamy. I większą tej jakby, ja to nazwę kapitalizacją contentu Diablo 4, większym echem odbiło się to w Polsce niż kurwa za granicą, czajcie? Tak jakby Diablo 4 w Polsce było większym influencementem na konkretne grupy streamerów niż za granicą. Kurwa, no cały nurt ludologiczny wywodzi się od podstawy z Diablo 4, kurwa, no nie? I teraz przeglądnijcie, widzowie, wejdźcie sobie na materiał TV gry i zobaczcie, tam jest kurwa multum komentarzy o ludologii. To jest coś, co wyszło z tego kanału, kurwa, no nie? To jest coś, co się narodziło w Polsce w trakcie Diablo 4. I to właśnie dało bardzo dużego kopa takim twórcom jak mi, jak, nie wiem, Maciejczakowi. Nie wiem, dzisiaj na przykład przeglądałem kurwa z Twitcha przed odpaleniem streama i Nadine ma 500 osób grając i robiąc kurwa challenge w Diablo 2, no nie? Bo też mu to dało sporego kopa. I potem masz na przykład zestawienie kogoś, kto kurwa miał 50 tysięcy widzów, jak grał w Diablo 4, ktoś pokroił na przykład Roba, który teraz gra w POE i ma tych widzów 200. To jakby jemu content wytworzony z Diablo w ogóle nie przyniósł korzyści w kontencie tworzonym potem, nie? To jest bardzo ciekawe. Games with lack of endgame presence is they make the grind to max level longer, so it gives them time to come up with something new. And what did Blizzard... Wiecie co? Ale to jest kurwa coś takiego. W sensie to jest takie martwy zaułek, w którym my teraz jesteśmy. Ludzie min-maxują gry. Ludzie w gry są w chuj lepsi niż kiedyś byli. Wyobraźcie sobie, że kilka lat temu ludzie ścigali się, czy ktoś w ogóle będzie w stanie przejść Dark Souls bez otrzymania uderzenia. Co dzisiaj robią ludzie? Dzisiaj kilka osób na świecie przeszło 7 gier z rzędu na kurwa jednym streamie od From Software bez otrzymania uderzenia, no nie?
my kolektywnie jako gracze jesteśmy coraz kurwa lepsi. My jesteśmy o wiele lepsi w gry komputerowe niż byliśmy kiedyś. Serio. Popatrzcie sobie na turnieje z LoL'a, z CS'a albo z Doty, jak wyglądały kiedyś, jak wyglądają teraz. Jak kurwa gracze są po prostu lepsi i szybsi. To same w MMOsach. Jest taka sama kultura minmaksowania tego wszystkiego. I problem jest taki, że te firmy zarabiają większe pieniądze, mają większe zyski i zamiast przeznaczyć te zyski na to, żeby stworzyć grę, która temu typowi gracza dostarczy więcej kontentu, żeby go zatrzymać na dłużej, to się to przeznacza na marketing. Ludzie wchodzą do gry i macie gry pokroju Diablo 4 albo New World'a, że ludzie grają, kupują i po dwóch tygodniach okazuje się, że ej, kurwa, w grze nie ma co robić. I jest druga strona graczy, która tego broni, pogra dwa miesiące i mówi, ej, kurwa, faktycznie w tej grze nie ma co robić. Exactly just... Tak jakby my szybciej się przypalamy przez content, my potrzebujemy więcej contentu, ale te firmy są w stanie nam go dostarczać. Nie w 6 godzin skończysz grę? Nice, kurwa. Nice. That. One by one, they were going across the board and nerfing dungeon farms to permit anyone from leveling too quickly from specific dungeons. And when that wasn't enough, they completely nerfed elite mob density across the board. One of the most fun aspects of the game. Instead of buffing the lackluster dungeons that were boring and slow, they nerfed the fun ones. They continued to do this with nearly everything in the game moving forward. Build diversity was the same result. A to było drugie podejście, okej. To dużo zmienia. And people using the same exact builds over and over again. Instead of buffing weak abilities to bring them in line with the strong ones, they simply nerfed the abilities that were performing too well, making everything feel boring. And with the price of recost and the non-existence of skill loadouts or a dual specialization system in play, it was too risky to constantly be testing out and theory crafting new builds. It was too tedious to respec hundreds of paragon points manually one by one and flat out. No, bez kitu. Gra zmuszała cię do grania jednym nudnym buildem. Nie pozwala ci go zmienić, to było takie głupie. Having to grind out countless legendary aspects, uniques, and perfect affix rolls on every piece of gear was something that took too much time. By this time, players were reaching level 65 plus, and the level pacing drastically slowed down, and so did the excitement of good loot rewards as well. So the problem with Diablo 4 is that... O, Asmon. Ej, w ogóle ta typiara followuje mnie, nie? Jak streamowałem po angielsku, to oglądała, to było u mnie na streamie kilka razy. A Asmon to mój subskrybent, wiecie? Well. So the problem with Diablo 4 is that after you spend about 80 hours into the game, all of the gear upgrades that you can get are so minimal. Sasha Grey też, no. Sasha też mnie subuje i Amorant też mnie subuje, no. I jeszcze CD Projekt Red i... ...thing else to do. So the time it took to level vastly increased, and the rewards and purpose for leveling became so much smaller. It's very obvious to everybody now that Diablo 4 has no endgame and it was heavily front-loaded. The minor endgame testing, mixed with the constant changing of development teams and major lack of inexperience and workplace professionalism, was finally starting to take its toll. During this time, the in-game cash shop is being flooded with skins and cosmetic options available for purchase, even some cases where the cosmetic armor bought with real money would be bugged and not even appear on your character. The hardcore player base drama is at an all-time high, with players dying constantly to server instability, disconnects, and things being completely out of their control through bugs and poor optimization of the game. Even worse, to confirm your place as a winner in the race, you had to tweet the Diablo Twitter account a Diablo 4 hashtag. Your... Jezu, brak jakiegokolwiek systemu sprawdzającego to. Kurwa, taka beka. Full battle net and battle tag. And lastly, a picture proving you reached level 100. The amateur middle school system of confirming a challenge so important that hundreds of thousands of people are participating in ends up being a massive mistake, and they make errors announcing the wrong winners. This showed a major lack of effort and care in a multi-billion... Dziękuję. Fulje 50 złotych. Zacznijcie wierzyć w te 8 milionów ludzi na świecie. Przecież pomyślcie, jakby miało się zmieścić ich więcej na płaskiej ziemi. Dokładnie. Pospadaliby. Dokładnie, Fulje. Ziemia by spadła po prostu. Dzięki za 5 dych w donacie. Manosuje bany. Kurwa, gratuluję. Najwyższe wyzwanie z DS1. Dollar company, and once again, amateur or brand new developers making huge mistakes. Skating by and doing things just good enough once again.
There were even several websites out there that tracked the progress of the hardcore characters with having zero budget. So surely, Blizzard could have done it themselves. It became too difficult to manage storage inside of a full loot ARPG game. Between gems, legendaries and aspects, rare items, uniques... No, ta gra była nieprzyjemna do grania, kurwa. Ja mam bardzo duży problem z graniem w Diablo 2 Resurrect. To jest taki, że nie chce mi się zarządzać całym, kurwa, staszem. Bo nadal ta gra nie ma update'u stasza, nie? To jest tak zjebane. Ja wolę grać w PD2, gdzie mam nieskończonego stasza. Albo w Diablo z Plaguejem, bo nie mogę grać w Diablo Resurrected. Za każdym razem, jak wracam do Diablo Resurrected i chcę dokończyć Holy Graila, żygać mi się chce od przerzucania tych rzeczy. Was quickly flooded within minutes of grinding out a single dungeon, and players demanded more room for their other characters. When Blizzard finally responded over a month later, they stated they couldn't add more because it creates a lot of memory overhead when you see a... To jest totalna bzdura, widzowie. To jest totalna, kurwa, bzdura, co oni piszą. Nawet u nas na Discordzie był jak na przykład w Unrealu wygląda zmiana stasza, bo jak my mamy w projekcie Shackle zaimplementowanego shared stasha pomiędzy postaciami, to zmiana ilości zakładek w staszu, to wchodzisz, kurwa, do Unreala i zamiast 5 wpisujesz 10 i nagle zamiast 5 staszy masz 10. Jak masz normalnie napisany kod, kurwa, w normalnym silniku. Oni mają tak zjebany, kurwa, silnik, że to ja jestem w stanie w to uwierzyć, że oni nie są w stanie tego zmienić. To jest, kurwa, możliwe. Ale chuj mnie to jebie, stary, jako odbiorcy tego tytułu. To, że masz zjebany silnik, to mnie to nie interesuje, kurwa. Jak idziesz do restauracji, to nie interesuje cię to, że twój kucharz, kurwa, nie potrafi gotować. Nie, oceniasz to i tyle. No, dostaniesz chujowe jedzenie, wystawiasz chujową recenzję restauracji. Another player in game, you load them and their entire stash filled with all of their items. Things like a gem tab, leaderboard, stash tabs, loot filters, ability loadouts, all announced to be added in future expansions, sometimes as far as 6 months to a year from now. 1 month after the game launches, they hosted a developer live stream bringing us all some crucial updates to try and calm the community down. To kick off the show, they gave us a 30-minute segment on their new Diablo Immortal class, the Blood Knight, and the whole lore behind the mobile game right now. They also finally showed off the battle. No, to też było zajebiste. Marketingowanie na posiedzeniu Diablo 4, Diablo Immortal, no. O kurwa, darmowe sety. Monetization and the seasonal blessings that are implemented to help us quickly gain crafting materials, gold and experience points more efficiently. This is No, czyli Blizzard stworzył chujowy system, gdzie było wymagane zdobywanie większej ilości expa i naprawił to Battle Passem. Możesz dokładnie powiedzieć, czym zajmujesz się w projekcie Szakal? Czy klepiesz kod, robisz grafikę, piszesz fabułę? Jestem dyrektorem kreatywnym. Zajw jest dyrektorem IT, a Filip jest dyrektorem graficznym. To having us create whole new characters inside of seasonal realms. And believe- Czyli ja wymyślam fabułę, wymyślam sposób itemizacji, wymyślam skille, wymyślam wszystko, co wymaga jakiegoś kreatywnego polotu. Believe it or not, those completely backfired as well. Dark Souls Remastered na Instant Gaming 137 zł. Aha, czyli dostokowali, ale w wyższej cenie. O kurwa. No, to muszę widzę opis też zmienić bez kitu. When you spent smoldering ash to increase the amount of gold or materials that you would gain, there was a bug that would increase the amount of costs of everything as well by the same percentages. So it became nothing but an illusion of choice. And to even acquire all of your smoldering ash, you actually had to obtain max level to acquire them all, leaving you a system that is nothing but broken and contradictory. Only half of your renown carried over, and half of the brand new content and class changes in Season 1 was locked to the Seasonal Realms and was forbidden on the Eternal Realms. Meaning that if you wanted all of these brand new changes and updates, you had to start all over and create a whole new character. You were then forced to go on to Seasonal Realms, and players were quickly flooded with additional monetization. They even coincidentally made the paid accelerated battle pass button the largest icon and glow red on the ludzie to przez przypadek kupowali. They also didn't add a confirmation button so that if you accidentally clicked it, you spent your money without any warning. Bugs even went rampant through season 1 with people having the ability to trade hundreds of millions of gold, legendaries and even unique items between the eternal and seasonal realms, completely destroying hard-earned player progression. By this point, players were at their limit,
Metacritic scores plummeted, and the population slowly dwindled down to nothing within a week of Season 1 being launched. And with the final nail in the coffin... Pamiętacie to kopium, jak ludzie mówili? Sezony naprawią. Studios released Baldur's Gate 3 on August 3rd of 2023. Easily being the frontrunner for the game of the year, it knocked Diablo 4 out. Ej, jak Baldur's Gate 3 nie dostanie gry roku, to ja kurwa bojkotuję te wszystkie rozdawnictwa tytułów. The game had longer replayability, no egregious monetization, good developers, better RPG aspects, innovative design with stable servers and a real character creator, and gameplay sections with freedom of choice throughout your entire playthrough. Most of these things Blizzard used to take pride in, but those days are now over. Słuchajcie, ale już wszyscy powiedzieli, że Baldur's Gate jest po prostu anomalią, że ich nie można traktować jako standardów branży, bo to jest anomalia przecież. Tylko, że Diablo 4 też jest czymś na abominacją, kurwa. Active players at once has now lost more than 99% of its total population and is shrinking more and more by the day. So what was the exact cause of Diablo 4's failure? Was it the... Ej, serio, sezon drugi też będzie giga ciekawy do prześledzenia, nie? Będziesz miał drugi sezon? Ludzie znowu do tego wejdą i to przez pierwszy dzień, jak to dobije 100 tysięcy widzów na Twitchu, to będzie spoko. W drugi będzie już miało kurwa 20, a potem całkowicie spadnie w chuj, nie? Kiedy wychodzi drugi? Kurwa, z 2 tygodnie? Ale on na pewno się nie utrzyma. To będzie ten sam nudny, kurwa... powtarzający się gameplay, nie? Z większą ilością quality of life? Ale nadal będzie gówniany. 17, za tydzień. Nie, mi się wydaje, że dużo osób wróci, żeby to pohejtować. Asmon to odpali, Queen to odpali, to nie we dwóch zrobią 50 tysięcy widzów, nie? The loss of key figures within the company due to the allegations and walkouts, developers disliking the game they're creating, and the increased malice between leaders and company team members? Was it the constant delays, the microtransactions being forced onto players? Or is it just the simple fact that Blizzard has completely lost its touch and the era of this once King of Kings is now over? No one really Nie, knows exactly. Wypierdalają te malignant serca, ale przenoszą teraz to na... Malignant serca były wkładaniem przedmiotów w biżuterię, teraz będzie wkładanie przedmiotów w zbroję. W trzecim sezonie będzie wkładanie przedmiotów w bronię na 100%. But one thing is for sure. No game in history has had almost 7 million concurrent active players at one time, and within a couple months get reduced down to less than 40,000 active players throughout the entire day. Co? Skąd są dane, że Diablo 4 miało 7 milionów concurrent playersów? Gdzie takie dane były udostępnione? A 99.4% loss in player base count. This is why Diablo 4 is the biggest disappointment in recent gaming history. Hopefully heading into 2024 they can bring loads of improvements. A wiecie co? A pamiętacie, jak na przykład wychodził Cyberpunk i ludzie zrzucali winę Cyberpunka na to, że ludzie się za bardzo przehypowali? Zauważcie, że przy Diablo się nie zrzuca na to winy. Tu już jest po prostu wina leży po stronie dewelopera. W Cyberpunku faktycznie była duża taka bańka i ludzie się nastawiali, że to będzie połączenie zbyt dużej ilości tytułów, ale o Diablo tego nie można powiedzieć, bo dokładnie wiadomo, czym to ma być. To ma być hack and slash. Tutaj, kurwa, nie miało być żadnych innowacji. Nikt tego nie zapowiadał, nie? Po prostu wyszedł totalnie chujowy produkt. ...into the game and maybe flip the script on this whole situation. Maybe... Just maybe we can have a solid... Wyobraźcie to sobie, na przykład ludzie oglądający na YouTubie, którzy nie kminią kurwa Twitcha, albo jacyś boomerzy, co nie czają, jak działa system streamowania albo social mediów, to wyobraźcie sobie, że mój pojedynczy stream, oglądanie filmów, jest teraz bardziej popularny niż cała kategoria Diablo 4 na Twitchu, kurwa. I to ile? O 30%, nie? Jest tak, kurwa, niesamowite. To play. But just remember, the new path of exile is on its way, and it could very well be too late. Have you played Diablo 4? What are your thoughts and feelings? What do you think is the biggest mistake? No, wyobraźcie sobie, że jakbym zmienił kategorię, to bym zboostował movement dwa razy, no. Let me know in the comment section below.
I want to give another massive thank you to our YouTube channel members who support the channel directly and keep this dream alive. You all allow me to create longer, more fulfilling content for you. Dobra. This one. Kurwa, fajny materiał. W sensie nic konkretnego, no wszystko to już było powiedziane. Ale ja lubię sobie bardzo często odpalić jakiś materiał, na podstawie którego przychodzą mi do głowy jakieś przemyślenia, którymi mogę się z wami podzielić, nie? A oglądanie takich materiałów bardzo często traktuję jako tło, które mi narzuca tempo dyskusji. Bardzo to lubię. No, także oglądający na YouTubie wielkie dzięki. Jak dotrwaliście do końca, wam się podobał content, zapraszam do subskrypcji, dania lajka. A my teraz będziemy, widzowie, przechodzić do openingu.